Opowiedzieliśmy sobie, proszę Państwa, troszeczkę o tym, skąd się wzięły funkcje trygonometryczne i po co nam one są. O jednym z ich, takim jednym z pierwotnych historycznie zastosowań. Powiedzmy teraz dokładniej, czym one są. Obejrzymy zatem trójkąt prostokątny. Trójkąt prostokątny to dobrze znany nam obiekt. Pierwsze skojarzenie z trójkątem prostokątnym to pewnie twierdzenie Pitagorasa, które nie będzie nam na razie potrzebne, ale oczywiście pamiętamy o nim. Ale dzisiaj będą nas interesowały kąty. No jeden z kątów w trójkącie prostokątnym jest łatwy, to jasne, 90 stopni. Ale dzisiaj nas interesują te pozostałe. Ostre kąty w trójkącie prostokątnym, a dokładniej związki między kątami ostrymi w trójkącie prostokątnym, a jego bokami, dokładnie długościami boków. Powiedzieliśmy sobie, że matematycznym wyrazem tych związków są funkcje trygonometryczne, więc teraz chcielibyśmy je zdefiniować i dokładnie powiedzieć, czym one są. Pewien drobny kłopot jest związany z faktem, że trójkąt prostokątny może być większy albo mniejszy. Możemy mieć dwa trójkąty podobne, w których kąty są takie same, a boki są inne. No, skoro temu samemu kątowi mogą odpowiadać różne długości boków, no to nie byłaby funkcja, która kątowi przyporządkowuje bok, prawda? Bo jednemu kątowi musimy przyporządkować jeden bok, czy jednemu bokowi jeden kąt, w zależności od tego, z jakiej strony patrzymy. Poradzić sobie z tym można łatwo. Pamiętamy ze szkoły, jedną z cech podobieństwa trójkątów są cechy typu bok, bok, bok. Stosunki odpowiednich, odpowiadających sobie boków trójkąta są równe. Zatem funkcje trygonometryczne tak naprawdę nie będą wiązały długości boków z kątami, ale stosunki długości boków z kątami. Zatem zacznijmy od, nie wiem czy najprostsze, one są wszystkie podobnie proste, ale wymienianej zwykle jako pierwsza funkcji sinus. Sinus kąta ostrego w trójkącie prostokątnym to nic innego, tylko stosunek długości boku przeciwległego do tego kąta ostrego, ponieważ naprzeciw kąta ostrego jest przyprostokąta, więc możemy powiedzieć stosunek długości przyprostokątnej, przeciwległej do tego kąta ostrego, do długości przeciwprostokątnej tego trójkąta. Zgodnie z tym, o czym wspomniałem przed chwileczką, pierwszą sprawą, którą chciałbym zauważyć, jest to, że obojętnie, czy nasz trójkąt jest większy czy mniejszy, jeżeli są to trójkąty podobne, to ten stosunek jest cały czas taki sam. Jeżeli kąt się nie zmienia, to ten stosunek również, mimo że długości boków mogą być różne, większe lub mniejsze. Zatem jest to rzeczywiście funkcja. Jednemu kątowi odpowiada zawsze jedna wartość takiego stosunku. I ta funkcja to jest właśnie sinus. Obok funkcji sinus występuje blisko z nią spokrewniona funkcja cosinus. Mówi się czasem, że jest to kofunkcja do funkcji sinus, która wiąże ze sobą miarę kąta ostrego w trójkącie prostokątnym ze stosunkiem przyprostokątnej przyległej do tego kąta, czyli tej drugiej po prostu, do przeciwprostokątnej. No i podobnie jak w przypadku sinusa, można udowodnić, my tego nie robimy, my to oglądamy na obrazku, ale można udowodnić, że wartość tego stosunku nie zależy od tego, czy trójkąt jest duży czy mały, zależy tylko i wyłącznie od tego, jaki jest kąt ostry. Oczywiście, jak popatrzymy na ten trójkąt i zobaczymy, że do funkcji sinus i kosinus wybraliśmy stosunek pewnej pary boków, to możemy pomyśleć tak, par boków w trójkącie jest przecież 3. Jeżeli popatrzymy sobie ile jest możliwych stosunków par boków w trójkącie, to jest ich nawet 6, bo można brać stosunek pary boków, dajmy na to A do C albo C do A. Zatem domyślamy się, że takich możliwych funkcji trygonometrycznych jest 6. Rzeczywiście tak jest, ale najczęściej korzysta się z 3, czasami 4, dlatego nie o wszystkich będziemy równie dużo mówić. Kolejne funkcje trygonometryczne zatem to tangens i kotangens. Tangens to stosunek długości przyprostokątnej przeciwległej do długości przyprostokątnej przyległej do kąta ostrego. Kotangens to odwrotność tangensa, zatem inaczej stosunek przyprostokątnej przyległej do przyprostokątnej przeciwległej do danego kąta. Pozostały nam oczywiście, jak nie trudno zauważyć, stosunki przeciwprostokątnej do przyprostokątnych. Są takie funkcje trygonometryczne, nazywa się je sekansem i kosekansem, ale nie będziemy ich używać, w związku z tym tylko nadmieniam o ich istnieniu, a dokładne definicje pominiemy, nie będą nam one potrzebne. Zatem podsumujmy. Mamy 4 podstawowe dla nas funkcje trygonometryczne. Sinus, kosinus, tangens i kotangens. Sinus kąta ostrego w trójkącie prostokątnym to stosunek długości przyprostokątnej przeciwległej do przeciwprostokątnej. Kosinus tego kąta to stosunek długości przyprostokątnej przyległej do przeciwprostokątnej. Tangens
to stosunek długości przyprostokątnej przeciwległej do przyprostokątnej przyległej i kotangens to na odwrót stosunek długości przyprostokątnej przyległej do przeciwległej do danego kąta. Oczywiście, tak jak to teraz powiedziałem, może się to wydawać trudne w zapamiętaniu, ale zapewniam Państwa, że po 15-20-minutowej wprawie już z łatwością będziecie Państwo pamiętać, która funkcja jest która, a do nabrania tej wprawy w zadaniach oczywiście zachęcam. Dziękuję bardzo.